Straciliśmy dwa sety, wygraliśmy 3-0, bilans setów 9-2, ale trzeba powiedzieć o jednym bardzo ważnym fakcie, mianowicie kontuzjowana była w czasie tego meczu liderka zespołu francuskiego Jumengyu z Singapuru i to nam po prostu ułatwiło zadanie. Z grą Jumengyu w tym meczu no, byłoby nam pewno nam dużo ciężej, bo jest to zdecydowana liderka tamtego zespołu. No ale cóż, my na to nie mieliśmy wpływu, natomiast my wykorzystaliśmy tą szansę na wysoki wynik, który nam no, bardzo szeroko otwiera drzwi do finału Pucharu TEU, czyli to jest to prawie że spełnienie marzeń. Natomiast mecz mimo wszystko na początku przynajmniej nie był łatwy, dlatego że na swoją pierwszą pozycję trener francuski desygnował Aurore Desain. Ja znam tą zawodniczkę od wielu lat, to jest etatowa reprezentantka Francji, bardzo dobrze grająca, zwłaszcza u siebie w Saint-Quentin, mecze i postawiła bardzo wysoko poprzeczkę Margarycie Piesowskiej. To był niezły mecz naszej zawodniczki, ale równie dobrze mogła wygrać go francuska. Natomiast no, brawo dla Rytki, że wytrzymała psychicznie końcówkę, przegrywała w tej końcówce 8-9 w piątym secie. Wygrała do 9 no i otworzyła nam pięknie drogę do wysokiego zwycięstwa, bo kolejne dwie gry to były takie gry, które no ja bardzo chciałem trafić z ustawieniem, no i udało się trafić, przy czym no brak Jumengyu no bardzo ułatwiła mi zadanie. Ja mniej więcej na 90% wiedziałem, jak ustawią się Francuzi i doszło do gier, które odpowiadały moim zawodniczkom, dlatego gra druga Hanning, zdecydowane wypunktowanie reprezentantki Chorwacji Pałkowi. Sanich Pałkowicz. W tej chwili po wyjściu za mąż ona występuje pod nazwiskiem Korak, ale to jest bardzo dobra i doświadczona zawodniczka. I ostatnia gra meczu Renatka Strybikowa, bardzo dobry pojedynek z najlepszą zawodniczką angielską Janą Parker. Trudną zawodniczką, jest to defensywna zawodniczka, była na Igrzyskach Olimpijskich, naprawdę wiele potrafi. Stąd wynik 3-0 Renaty i w sumie całego zespołu 9-2 i oczywiście całego meczu 3-0. No to jest bardzo dobry rezultat, wprost wymarzony przed rewanżem w Polsce. Już na kolacji pomeczowej Francuzi twierdzili, że jeżeli tylko Jumengyu dojdzie do zdrowia, oni robią wszystko, żeby ona była sprawna na mecz rewanżowy, więc chcą ją przywieźć do Tarnobrzega. A ja nie mam nic przeciwko temu, bo uważam, że będzie to bardzo ciekawe wtedy widowisko, jeszcze ciekawsze niż mogłoby być, gdy tej Jumengyu nie będzie. Ja doceniam jej klasę, to jest 30. zawodniczka świata, także no, to się tak czasami w sporcie dzieje. My 6 lat temu, jak straciliśmy Mistrzostwo Polski na rzecz Nadarzyna, no też na niektórych pozycjach nie mieliśmy rezerwowych, wartościowych zawodniczek i brakło nam troszeczkę w finale. No tu jest razem ta sytuacja po stronie Francuzek. No miały pecha. No na pewno byłby ten mecz zupełnie by inaczej wyglądał. No ale to nie, tak jak mówię, my na to wpływu nie mieliśmy, wykorzystaliśmy szansę, wróciliśmy w bardzo dobrych humorach, ponieważ ten mecz się odbył w dniu Święta Kobiet, także dziewczyny sobie zrobiły wspaniały prezent i mnie oczywiście również.